Witam was w kolejnym odcinku fanmaila. Jak widzicie, już tutaj wygląda trochę nie tak, nie, bo jest, słuchajcie, kamera ustawiona jak. Do nagrywania kart, tak, openingów. No i właśnie, słuchajcie, tą paczkę ja już otworzyłam jakiś czas temu przy okazji nagrywania jakiegoś innego fan maila. No i ja po prostu sobie otwieram, i jak zobaczyłam, co tam jest, to stwierdziłam, o, nie, nie, nie! Halo, halo! I ja to zostawiam, zrobię z tego po prostu osobny odcinek, bo no. W szoku jestem. <laughs> Ale dobra, zobaczcie sami, co dostałam. Ohoho! Dostałam, słuchajcie, od widza. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To chyba słuchajcie, wiecie, 7 lipca moje urodziny. E, może to była urodzinowa paczka, ale nie, ona chyba doszła dużo, dużo, dużo wcześniej, nie? Chociaż nie. To jest półrodzinowa chyba paczka, półrodzinowa paczka to chyba jest yy, i zobaczcie, no siedem boosterów od widza, no po takiego wypasu, takiego wypasu to ja dawno nie miałam, <laughs> jest tu jeszcze list, jest tu jeszcze list, więc, więc go przeczytajmy najpierw, pokażmy go. Cześć Aga, jesteś moją ulubioną youtuberką, wiesz, że interesują Cię pokemony, więc przesyłam Ci do... drobny prezent. Pozdrawiam, Kacper z Kościana. Przypniesz nam hapkę, no oczywiście, że Cię przypnę, kurde no, w ogóle jakie fajne naklejki, oczywiście, ale najpierw zrobimy ten opening. No i naprawdę, no słuchaj, no, no masz własny odcinek. Kacper, dostałeś własny odcinek, bo, bo po prostu tyle boosterów, to... No, no, to po prostu należy ci się. <laughs> I co tu mamy? Słuchajcie, są Guardians Rising. Ile ich jest? Są z, trzy z Guardians Rising, i w ogóle zobaczcie takie fajne, e, zawieszko, zawieszkowane. No, na zawieszce, tak? Że ktoś sobie do sklepu może coś takiego kupić i sobie zawiesić. Taki booster. I cztery z Sun and Moona. Yy, dobra, to myślę, że na start zaczniemy otwierać Sun and Moon, a później Guardians Rising, wiecie, żeby tak chronologicznie tu było. <laughs> dobra, cztery są. Dwa z Solgaleo, to otwieramy najpierw. Uff, naprawdę, jak jeszcze, słuchajcie, będzie sporo GX-ów z, z tych kart, to naprawdę, to po prostu pękne, pękne. Yy, jak to się robiło, moi drodzy? Cztery karty się przekładało, nie? cztery karty, ja już skleroza nie boli, wiecie, dawno kart nie otwierałam, to nie pamiętam, yy, dobra, jest cukiereczek, uuu, tego to nawet chyba nie mam, bo powiem Wam, że Sun and Moon naprawdę mam mega, mega dużo już kart. I tak naprawdę brakuje mi, nie wiem, kilkanaście sztuk do wypełnienia całej mojej kolekcji. Oczywiście nie mówię bez ggx ów nie? Mówię po prostu o, o zwykłych tych kartach, więc tak naprawdę brakuje mi już naprawdę bardzo, bardzo mało, więc większość tutaj są po prostu powtórki, ale tego właśnie tam tego nie miałam, więc fajnie. Dratini, Cutie Fly. O, proszę bardzo, reverse holo i lecimy, lecimy. Myślałam, że holo, o Boże. Ja się... Bo w kamerce, ja wiecie co, jak ja robię ten opening, to zamiast się patrzeć normalnie na karty, to ja się patrzę na podgląd w kamerze, nie? I mi się wydawało, że tutaj te, to to się świeci i już miałam, już miałam ząbka, że to jest holo. No ale nic, dobra, lecimy z kolejnym boosterem. Jeszcze zostało sześć, nie? Więc, więc słuchajcie, jest wypas. Jest naprawdę wypasno. Czegoś takiego naprawdę się nie spodziewałam, że od widza dostanę aż tyle też boosterów. Wow. Eee, w ogóle naprawdę, nie, bardzo, bardzo miły prezent, nie, że tak, Katper, pomyślałeś, żeby po prostu wysłać mi boosterki. I lecimy. Kolejna spinda, pinda, pinda. <laughs> I żeby nie było, że przeklinam, to tylko skracam spindę <laughs> pod jonek. Yy, tu już mam, tego też mam. Tak jak mówiłam, no większość, większość już tych kart mam. O, ładne oczka. O, nawet River holo, proszę bardzo. I uwaga, ostatnia karta. No niestety. No niestety. Nie ma, nie ma. Tak naprawdę to bym wolała jakieś gx -y trafić w Guardians Rising, yy, bo wiecie, jednak co, jak co, to są no, trochę nowsze te karty niż Sun and Moon. Yy, no Jak załóżmy, nie wiem, moje szczęście dopisze mi, że tylko mam jednego GX-a tutaj trafić, no to wolałabym coś z Guardians Rising, ale słuchajcie, no jak, jak, jak się, jak się, że tak powiem, będzie też Sun and Moon, to też nie pogardzę, nie? Czyli żadnym GX-em nie pogardzę. Dobra, po pogardzę Pidgeotem, znaczy nie Pit Game, Pidgeotem, Pidgeotem, słuchajcie, po pogardzę, nie? Naprawdę. Mam już dwa te GX-y, ale tutaj ich na szczęście nie mogę trafić. To jakbym po prostu otwiera inne jakieś boostery. Proszę bardzo, mamy Kors Solę, więc mówię, Piżota, Piżotem Pogarda to jest jedyny GX, którym po prostu, no, chyba se podetrę tyłek nim, nie? <grywia> po prostu nie lubię go, no, nie lubię tych ptaków. <grywia> Naprawdę. Dobra, Poliwaki, sandigast, kolejna i wioszka, latarnia pływająca. Oj, już ostatnia. O! No to dobrze, że nic nie było, bo nawet się nie przyszykowałam. <grywia> że tu może coś być. I lecimy z Primarinką, ostatni Sanen Muna booster. Czy tutaj coś nam się trafi? To już słuchajcie czwarty, więc powiem wam kurczę, no, no coś by się mogło trafić, nie? Fajnie by było naprawdę, bo to już będzie ponad połowę boosterów i nic nie ma. To będzie bardzo, bardzo smutno. To Rakat, jest ta muszelka, Yangos paras pier. Dzielas? no, no Makuhita, i wiozka Holo i o! o o o coś będzie dobrego o oh! oh my god N nie mam czy ja mam jakąś kartę sanen muna o oh, oh my... O, oh, tą tęczową! Wow! Wow! Ale niespodzianka Lunala! Wow! Nie wierzę! Jest. Ah, to jest jeszcze, jak widzicie, zobaczcie sobie tutaj. To jest karta Secret Rare, tak? Czy ja wiem, że się nie mówi rare, ale ja lubię tak czasami. Yy, Spolszczać yy, angielskie słowa. Nie wiem, po prostu to lubię. Eee, więc to jest Secret Rare <grytanie> karta. I zobaczcie, widzicie, ona ma numer 153 na 149. Wow! Wygląda super. Wow! One są naprawdę, te już słuchajcie, te Secret Rare to już w ogóle są mega, mega rzadkie te karty, więc. Wow! <grytanie> ale jaja, ale jaja. Kasper. Zobacz! Zobacz, co mi sprezentowałeś! <laughs> Stawiam tutaj, ale się błyszczy. Czadersko! Wow! Uf, aż się zgrzałam. Dobra. Lecimy teraz z Guardians Rising. Tego sobie zostawimy, słuchajcie, na koniec w tym opakowaniu. a co tu w ogóle z tyłu jest? A. Są... So. A wcale nie zawiera po 10 kart. Eee, e, e, bo po 11, bo jest jeszcze przecież karta energii. E, powinni to w ogóle poprawić. No ale nie wiem, czemu tego nie robią. A i tutaj mamy, jakie są możliwe te boostery. Nie, zaraz się tego różni obrazkami, tak naprawdę, niczym więcej. No dobra. Lecimy, zobaczymy. No słuchajcie, ja już się cieszę. Jak już nic nie będzie, to nie będę płakać. Bo jak wiecie, ja lubi, lubię płakać przy openingach, ale teraz, teraz już nie będę płakać, więc już co się trafi, to. Oj, kamera. Co się trafi, to już się trafi. Ja już jestem zadowolona. Nie będę narzekać. I lecimy. Ale jak będzie coś jeszcze, to normalnie spadną mi kapcie. <śm> spadną mi kapcie z nóg, tak mi się wydaje. A mam ubrane, słuchajcie. Jak coś będzie, to rzucę kapciem. Rzucę kapciem do tyłu, dobra? Możemy się tak mówić. Co by na to? Jak się jeszcze jeden jakiś G... G, G Kurde, mam ci problem z wy wymawianiem GX. GX, jakiś GX, mówię. Kurczę, się jąka mnie. Jakieś mam problemy dzisiaj <grym> ze sobą. Dobra, i uwaga, uwaga, uwaga. No niestety, niestety, niestety. Nie ma, nie ma nic. Lecimy. Przedostatni booster. Przedostatni już. Wow, no ale no naprawdę słuchajcie, wzięłam właśnie, miałam kręcić po prostu zwykły zwykły opening. Znaczy, sorry, nie opening, tylko fan maila miałam kręcić. No i zobaczyłam po prostu tyle tych boosterów, to mówię, wow, po prostu co za paczka. I mówię, nie, 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 to poczeka na właśnie, na kolejny odcinek. Wow, fajnie wygląda, zobaczcie. Tak potężnie. O boże, sudo znienawidzony znienawidzonych Pokémon Go, nie? Nikt tego nie chce łapać. Tego gówna. O, tego też nie lubię. Niczego z tego. Tutaj ten podejrzany Pokémon, co dziwnie wygląda. Mamy reverse holo Chansey i uwaga, 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 uwaga. No niestety. Dupa blada. Ale to jeszcze nie koniec, bo został jeszcze jeden. Ostatni w takim dziwnym opakowaniu. Pierwszy raz coś takiego mam. Tu jest, widzicie? Coś tu jeszcze jest, nie ma. Jest, słuchajcie, y, alolański Ninetales. Ja w ogóle kiedyś pamiętam w jakimś odcinku na to Primarina mówiłam, ale zobaczcie, że są podobne. Zobaczcie, że mają takie same mordy, widzicie to? Takie same, takie normalnie ta sama morda jest. Naprawdę są mega, mega podobne, więc się nie dziwię, że mi się po prostu posrało to. Bo naprawdę są mega, mega podobne. No nic. Lecimy z ostatnim. Z ostatnim boosterem. No nic. Bardzo często mi się zdarzało, że coś w tych ostatnich boosterach jeszcze było. Tak na sam koniec. Ech, więc trzymajcie ludzie kciuki. Trzymać mocno kciuki, czy mi się coś coś jeszcze trafi. Jest, A no... Oj, Esta! Co to było? Co tak się zdenerwowałaś? Na kogo? Coś będzie w karcie? Czujesz to? Estuś? Jest... Może czuję. Czuję, może. Nie wiem. Mają te karty GX owe inny zapach. <laughs> ale ja pierdzie, ale ja głupoty, nie? To mi się aż po prostu siebie żal słuchać, naprawdę. Dobra, Slowpok, jest Oricorio, Rivers Reverse Holo i ostatnia karta, czyżby Dupa? Ja! Yeah! Wow! Nie, rzucam kapciem, bo, bo to jest super. <laughs> Oj, chyba, <bo psa> <laughs> Nie, no słuchajcie, ale czad. Nie do tego, że ja, te, ja tego Mimikyu mega, mega lubię. Widziałam w ogóle. Yy, to była chyba przypinka. Tak, można było sobie zestaw kupić właśnie z przypinką z Mimikyu. Yy, Wygląda trochę jak taki straszny Pikachu. I nawet nie miałam pojęcia, że w Guardians Rising jest ta karta, i do tego jeszcze holo. Wow. Ale zaskoczenie. Super! Wow! I coś dobrego, słuchajcie, Sun and Moon i w Guardians Rising. Słuchaj, po prostu Katper, Taki prezent mi sprawiłeś i, i w ogóle. Wow, no dziękuję naprawdę mega, mega, mega Ci dziękuję za te 7, aż 7 super boosterów i no mówię, trafiło się naprawdę udało. Mam szczęście, ja chyba po prostu im rzadziej otwieram karty. Im mam dłuższą przerwę, to wtedy lepsze karty wylatują, bo jak za często otwieram, to wtedy jakaś taka lipa jest. No nic, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie mi coś wysłać, to macie na dole w opisie moją skrytkę pocztową. I, i, I możecie coś właśnie wysłać. Jeżeli chcecie, żebym was umieściła na mapie, to pamiętajcie, żeby po prostu napisać w liście, czy chociaż na liście. Tak jak będziecie adresowali, po prostu z jakiego miasta jesteście. Nie, no bo muszę wiedzieć jak mam was oznaczyć, znaczy gdzie, gdzie no jak też, bo wtedy podajcie chociaż swoje imię, nie? bo ja zawsze literką oznaczam eee, pier z pierwszą literką waszego imienia oznaczam na mapce no nic, dziękuję wam jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym odcinku papatki Kacper, tak jak obiecałam, jesteś na mapce widzisz nawet, proszę bardzo, był tutaj kościan i z tego co widzę, to macie obok największą stadninę koni wow, byłeś tam kiedyś? widziałeś? Ale ja mm, za czasów gimnazjum jeździłam konno trochę i tak żałuję, że dalej nie jeszcze, no ale tak jako życie się ułożyło. No i w ogóle kolejna sprawa z tego co widzę, to masz bardzo blisko do Poznania. Będziesz na PGA? Bo ja będę na wszystkich trzech dniach.